znaleźć. Przez jakiś czas zastanawiałam się, czy wrzucać ten odcinek na kanał i czy w ogóle go tworzyć, ponieważ wiecie, jest ostatnio jakiś duży boom na podcasty kryminalne i bardzo łatwo jest utonąć, zwłaszcza, że kanały, polskie kanały o tematyce true crime są naprawdę świetne. Natomiast uważam, że ta sprawa jest na tyle bulwersująca, że szkoda by było, żeby została zapomniana. A jest to sprawa naprawdę stara. Ciężko jest znaleźć o niej informacje. A jeżeli już się znajduje, to są one naprawdę sprzeczne. A chciałabym ją poruszyć z tego względu, że troszeczkę dotyka mnie ona osobiście. Ponieważ w momencie, w którym przeprowadziłam się do Łodzi, zamieszkałam w bloku przy ulicy Chopina. I bardzo często mijałam bardzo ładny, tak mi się wydawało, i bardzo zgrabny, drewniany domek, który moim zdaniem totalnie nie pasował wtedy do krajobrazu, do otaczającego krajobrazu, ponieważ naokoło wszędzie stały bloki i nowoczesne budynki. A tutaj stał sobie sam jeden mały drewniany domek. Pamiętam, że się nim zachwycałam, ponieważ bardzo lubię takie pomieszanie starości z nowością. Zresztą w Łodzi akurat bardzo dobrze widać takie klimaty. I pewnie zachwycałabym się nim w dalszym ciągu, gdyby nie fakt, że pewnego razu zauważyłam zdjęcie wyżej wspomnianego domku na pewnej stronie, która mówiła o zbrodni, jaka rozegrała się w tym domu. Zapraszam więc Was do wysłuchania historii Marii Zajdlowej. Historia ta zaczyna się w roku 1938, a dokładniej mówiąc 28 stycznia 1938 roku, kiedy to Maria Zajdel późnym wieczorem pojawia się na komisariacie policji przy ulicy Zgierskiej. Zgłasza ona zaginięcie swojej 12-letniej córki Zosi. Co prawda wersje, które podaje, różnią się ze względu na źródła, z jakich korzystałam. Jednak wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobną wersją będzie artykuł prasowy, który zachował się gdzieś w czeluściach z 1938 roku. A artykuł ten mówi, że Zajdlowa zgłasza, że Zosia zaginęła w czwartek, 27 stycznia, czyli dzień wcześniej. Maria twierdzi na policji, że dziewczynka ubrała się z samego rana, jak co dzień, i poszła do szkoły, z której wróciła między godziną 13 a 14. Zjadła przygotowany przez nią obiad, po czym zabrała się do odrobienia lekcji. W tym czasie Zajdlowa udała się na podwórze, aby skorzystać ze Sławojki. Wiecie, to taka toaleta na dworze. Nie każdy już o tym pamięta. Po powrocie, kiedy Zajdlowa wróciła do swojego mieszkania, została jej jednak puste. Zosi w nim nie było. Na początku nie zgłaszała zaginięcia na policję, ponieważ była przekonana, że córka po prostu udała się do swojej koleżanki mieszkającej w sąsiedztwie albo do swojej babki, bo już nieraz miała to w zwyczaju. Kiedy jednak Zajdlowa czekała i czekała, a Zosia nie wracała, wyszła wieczorem i zaczęła szukać jej po okolicy.
jednak bezowocnie, bo zamiast Zosi spotkała swoją koleżankę, Wiktorię Stefaniak. Podzieliła się z nią oczywiście informacją o zaginięciu swojej córki, jednak usłyszała, że niedawno w okolicy również zaginęła dziewczynka. Ale wróciła sama do domu po trzech dniach, więc Stefaniakowa poradziła Zajdlowej, żeby nie martwiła się na zapas. Poczekała do jutra, a Zosia na pewno sama się znajdzie. Kiedy jednak Zosia nie wróciła, następnego dnia Maria udała się na komisariat. Przy okazji podała dokładny rysopis swojej córki. Zosia była wysoką, ciemną blondynką, z dołeczkiem w brodzie. W dniu zaginięcia ubrana była w białą bluzkę z kołnierzykiem, granatową sukienkę oraz płaszcz tego samego koloru. Maria podała nawet, że u szyi Zosi zawieszony był medalion z Matką Boską Częstochowską, a w uszach wisiały złote kolczyki w kształcie podkłówek. Policjanci przyjęli zgłoszenie i rzucili je na stertę innych podobnych spraw. Komisariat na ulicy Skierskiej znajdował się w najgęściej zaludnionym i zarówno najbiedniejszym rewirem w Łodzi. Zresztą po dziś dzień bałuty raczej nie są postrzegane jako bogaty rewir. I prawdopodobnie sprawa zaginięcia Zosi Zajdel zostałaby bardzo prędko przez nich zapomniana. Wiecie, to jest rok 38. Nikt tak nie zwraca uwagi na zaginione dzieci. Bardzo często zresztą bywało tak, że dzieci same uciekały od biedy, od zaniedbywania przez rodziców, czy po prostu od przemocy, jakiej doświadczały we własnym domu. Więc policja często tak naprawdę nie musiała nawet nic robić w sprawie zaginięć, ponieważ większość dzieci po pewnym czasie albo wracała sama, albo odnajdywała się gdzieś w zupełnie innym miejscu, cała i zdrowa. Ponadto, tak jak już Wam wspomniałam, jest to rok 1938. Pewnie większość z Was kojarzy datę 1939, prawda? Do wybuchu wojny tak naprawdę jest już niewiele. Zostało półtora roku. A nastroje polityczne w tamtym momencie były już dosyć napięte. I w takiej atmosferze raczej nikt za bardzo nie przejmowałby się sprawą zaginięcia 12-latki. I najpewniej dzisiaj nie miałabym Wam o czym opowiadać, gdyby Maria Zajdel nie pojawiła się na komisariacie ponownie, dwa dni później. I to nie sama. Znaczy, była sama, ale w ręku trzymała list, który był rzekomym listem od porywaczy jej córki. No, w tej sytuacji porwanie było już czymś innym niż zaginięcie i było zdecydowanie poważniejszą sprawą. Sprawa Marii Zajdlowej trafiła więc do samego komendanta policji łódzkiej, inspektora Elzesera Niedzielskiego. Tym bardziej, że jakiś czas wcześniej na łódzkich bałutach zostały porwane dwie inne dziewczynki, więc sprawa wyglądała na poważną. Mogło chodzić o jakąś grupę zorganizowaną, która w niewiadomym jeszcze celu porywa dziewczynki. Im bardziej jednak inspektor zagłębiał się w sprawę porwania małej Zajdlówny, tym jednak więcej miał co do niej wątpliwości. Porywacze z anonimowego listu, który otrzymała Maria Zajdlowa, twierdzili, że porwanie dziecka było zemstą za długi jej ojca. Znaczy, za długi ojca Zosi, nie Marii. Kazali również trzymać się na baczność kobiecie, bo spotka ją taki sam los,
jaki spotkał jej córkę, co zaś sugerowało, że raczej marne szanse są na to, że Zosia żyje. Cały ten list, jak i zaginięcie 12-latki, zaczęło mieć więc coraz więcej nieścisłości. Jeżeli Zosia nie żyje, no to po co porywacze wysyłają list jej matce? Przecież zabijając małą Zosię, nie uzyskają pieniędzy z okupu, który mógłby pokryć rzekome długi ojca dziewczynki. Ponadto ojciec Zosi, owszem, zmarł na gruźlicę, ale 8 lat temu. Kto więc miałby się mścić za jego długi po tak długim czasie? Przecież ta historia coraz bardziej przestawała się kleić. Tak samo też pomyślał inspektor, dlatego na wszelki wypadek zlecił posterunkowemu Joachimiakowi, aby porozmawiał ze sąsiadami i najbliższym otoczeniem Marii Zajdowej. I to, co wyszło z tych rozmów, stawiało Zajdlową w dosyć nie najlepszym świetle. Kobieta podobno zapraszała mężczyzn do domu, prowadziła dosyć rozwiązły tryb życia, na tych spotkaniach lało się dużo wódki, a Zosia podczas tych spotkań była wyganiana z domu i bardzo często przesiadywała na klatce. Czasami sami sąsiedzi zabierali ją do siebie na noc, ponieważ robiło im się po prostu jej żal. O Zosi zaś mówili w samych superlatywach. Podobno było to dziecko ciche, pomocne, pracowite. Bardzo często robiła za matkę zakupy, pomagała jej w domowych obowiązkach, choć naprawdę była przez nią zaniedbywana. Podczas przesłuchiwania sąsiadów posterunkowy zauważył również jedną bardzo ważną rzecz, którą powtarzali wszyscy sąsiedzi. Zajdlowa zgłosiła, że Zosia zaginęła 27 stycznia po południu, kiedy wróciła do szkoły. Natomiast tego dnia nikt z sąsiadów Zosi nie widział. Postanowił więc sprawdzić tą informację i udał się do szkoły Zosi, gdzie potwierdziły się jego przypuszczenia. 27 stycznia Zosi w szkole nie było. I raczej mało prawdopodobne, że nie przyszła tego dnia do szkoły z własnej woli, ponieważ, jak twierdzili nauczyciele, dziewczyna nie miała w zwyczaju wagarować, choć uczennicą była raczej średnią. Powietrze wokół Zajdowej się zagęszcza, a wątpliwości narastają. Komendant zarządza więc przeszukanie jej mieszkania, na które udaje się już nie tylko posterunkowy Joachimiak, ale również szef wydziału śledczego, komisarz Kowalczyk. Policjanci przeszukują korespondencję, sprawdzając, czy Zosia nie zostawiła po sobie żadnego śladu, może jakiś list pożegnalny, jeżeli faktycznie postanowiła uciec z domu. Zamiast tego natrafiają jednak na laurkę, którą wykonała mała Zosia dla Zajdlowej. Jak mówi jej matka, był to prezent z okazji Dnia Matki. Oprócz tego nie natrafiają już na nic ciekawego. Zwykła, prywatna korespondencja Marii Zajdlowej. Ale uwagę komisarza zwraca jedna rzecz, a mianowicie wiele z tych dokumentów napisanych jest znajomym charakterem pisma. Zabierają więc jeden z dokumentów, żeby dokładniej sprawdzić ten trop, wbrew oporom Zajdlowej. Grafolog oraz dawne współpracownice kobiety bezsprzecznie potwierdzają, że jest to dokładnie ten sam charakter pisma, którym napisano anonim od rzekomych porywaczy dziewczynki. Inspektor był więc coraz bliżej związania
zagadki zaginięcia małej Zosi. Wzywa Marię na komendę w celu uzupełnienia zeznań. I tutaj wersje są dwie, ponieważ pierwsza mówi, że bezpardonowo zarzuca zaległej morderstwo córki, tak żeby zagnać ją do rogu. Druga wersja zaś mówi, jest to podobna wersja samego inspektora, że jedynie delikatnie zasugerował jej, że ekspertyza wykazała, że to ona jest autorką wysłanego anonimu, więc musi wiedzieć, gdzie jest Zosia i prosi ją o wskazanie miejsca jej ukrycia. Ze względu na to, która wersja jest prawdziwa, Zajdowa, słysząc słowa inspektora, wpada w nerwowy atak. Mówi, że widzę, że panowie zamiast szukać prawdziwych winnych, obarczają winą mnie. I upada jak nieżywa na podłogę. Policjanci nie mają z nią żadnego kontaktu. Zanoszą ją więc do celi i w międzyczasie wzywają medyków. Każdy z nich oznajmia bez cienia wątpliwości, że Zajdowej nic nie jest, a jedynie symuluje. Inspektor LZSR Niedzielski nie ma jednak ochoty tracić czasu na gierki Zajdlowej. 2 lutego więc osobiście udaje się do jej mieszkania w celu dokładnego przeszukania. Gdy dociera na miejsce, na łóżku Zosi znajduje ślady krwi, co tylko upewnia go, że dziewczyny raczej nikt nie porwał, ani tym bardziej nie opuściła miejsca swojego zamieszkania sama. Bo to tutaj, w tym mieszkaniu, musiała stać się jej krzywda. Teraz był już pewny winy Zajdlowej. Policjant, wiedziony jakimś przeczuciem, zaczyna przeszukiwać najbliższe otoczenie. Strych, pobliskie komórki lokatorskie. Wszystkie te pomieszczenia jednak okazują się nie zawierać żadnych śladów. Ale LZSR Niedzielski nie chce dać za wygraną, więc jego uwagę zwróciła jeszcze stojąca na podwórzu wspomniana przeze mnie wcześniej Sławojka. Decyduje się więc ją przeszukać. Pobieżne przeszukanie nie dało żadnych efektów, ale inspektor próbował dalej. Polecił przeszukać dół za pomocą metalowego drąga. Nadal nic to jednak nie dało. Inspektor, nie wiedzieć czemu, nie chciał jednak odpuścić. Spojrzał w dół raz jeszcze, poświecił dokładnie latarką i zobaczył na tylnej ścianie kawał grubego, brązowego papieru. Po podważeniu go okazało się, że ukrywał on ludzką rękę, a dokładniej mówiąc, ludzkie ramię. W tamtym momencie dla wszystkich stało się jasne, że mała Zosia została właśnie odnaleziona. Zostaje zarządzona sekcja zwłok, która wykazuje 2 urazy głowy zadane tępym narzędziem, a na szyi widoczne ślady duszenia. Jeżeli chodzi o przyczynę zgonu, wersje tutaj znów się rozbiegają. Jedna mówi, że Zosia zmarła przez uduszenie i jakkolwiek źle to nie brzmi, ta wersja jest chyba tą lepszą wersją, ponieważ druga wersja mówi, że ani urazy głowy, ani próby duszenia nie były skuteczne, a Zosia zmarła na skutek zatrucia się gazami klacznymi. Czyli jeszcze żywa, po prostu nieprzytomna, została wrzucona przez własną matkę do wychodka. Wiecie, po prostu jak jakiś śmieć,
którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. W międzyczasie Maria Seidel w końcu przestaje udawać i symulować i wstaje w swojej celi. Kiedy dowiaduje się, że ciało jej córki zostało odnalezione, decyduje się nagle zmienić swoje zeznania. I tym razem twierdzi, że córka jednak ostatni raz widziała 26 stycznia wieczorem, kiedy to zostawiła ją ze swoim narzeczonym, Stanisławem Gibkim. Sama zaś udała się do apteki po proszek na ból głowy. Kiedy wracała do domu, minęła się na schodach z Gibkim, który twierdził, że idzie po papierosy. Jednak kiedy wróciła do domu, córki w nim nie było. Twierdziła również, że Gibki nie chciał się z nią ożenić właśnie z powodu jej córki, o czym na każdym kroku mówiła również jej koleżanka, wspomniana wcześniej Stefaniakowa, ta, która poradziła jej, żeby odczekała chwilę, zanim zgłosi zaginięcie Zosi. Jak sama Stefaniakowa mówiła, kto chciałby się wiązać z wdową z cudzym bachorem. Tak więc sugerowała policji, że Gibki miał dosyć spory motyw, żeby pozbyć się Zosi, ponieważ stała mu na drodze. I trzeba przyznać, że Seidlowa kombinowała jak tylko mogła. I naprawdę miała fantazję, ponieważ dzień później, 3 lutego, na komendę policji przychodzi kolejny anonim. Tym razem napisany przez byłą kochankę zmarłego męża Seidlowej, która to informuje w liście policję, że tak naprawdę to ona w odwecie zabiła Zosię, ponieważ przez te wszystkie lata nie mogła pogodzić się z faktem, że Seidel wybrał Marię zamiast niej. Nie sądziła jednak, że wyrządzi Seidlowej aż taką krzywdę i dlatego, żeby zadośćuczynić swoje winy, postanawia odebrać sobie życie. Żeby dodać dramatyzmu całej tej sytuacji, list podpisano jako przestająca istnieć istota. Nikt już jednak w te bzdury nie wierzył. Zwłaszcza, że list napisany był oczywiście tym samym charakterem pisma co poprzedni. Ale Seidlowa dalej idzie w zaparte. Co prawda przyznaje, że napisała anonimy, bo chciała odsunąć od siebie podejrzenia, ale nigdy nie zabiłaby swojego jedynego dziecka. Zostaje jednak podpuszczona przez śledczych, którzy mówią jej, że na szyi Zosi zostały ślady paznokci. I to właśnie po tych śladach będzie można sprawdzić, kto jest mordercą jej córki. Kobieta łyka przynętę i w swojej celi obgryza paznokcie do skóry, wręcz do krwi, myśląc, że dzięki temu śledczy nie zdołają udowodnić jej winy. Nie zdaje sobie sprawy, że właśnie tym sposobem jedynie upewnia ich w tym, że to ona jest sprawcą i próbuje za wszelką cenę to zatuszować. Oczywiście w międzyczasie śledczy sprawdzają również domniemanego narzeczonego Marii Gibkiego. On jednak przyznaje, że owszem, odbywał z podejrzaną stosunki, ale nigdy nie miał w planach ożenku z nią i tak naprawdę to z niego jest żaden narzeczony. Ot, po prostu czasami do niej wpadał, kiedy miał czas. A Zosię traktował jedynie jako wymówkę, aby Seidlowa przestała wreszcie suszyć mu głowę i nie nagabywała go odnośnie ślubu, ponieważ mu wcale się do tego ślubu nic nie śpieszyło. Bardziej, że Seidlowa miała naprawdę słabą opinię. Nie spodziewał się jednak, jak powiedział policji, że kobieta jego słowa weźmie tak bardzo poważnie do siebie i postanowi pozbyć się problemu, jakim w jej odczuciu była Zosia,
I w końcu, pod naporem dowodów, kobieta pęka. Przyznaje, że to ona jest winna popełnionej zbrodni. Powiedziała również całą swoją historię. Miała jedynie 16 lat, kiedy wyszła za mąż za Leonarda Zajdla. Była z nim w ciąży i było to raczej małżeństwo z konieczności niż z miłości. Okazało się jednak, że jej mąż jest chory na gruźlicę i dość szybko podupadł na zdrowiu. A Zosia również była bardzo chorowitym dzieckiem. Zajdlowa długo próbowała łączyć rolę dobrej matki, przykładnej pracownicy oraz opiekunki umierającego męża. Stała się jedyną żywicielką rodziny, ponieważ mąż Zajdlowy, Leonard, pracował jako kierowca i raczej chorując na gruźlicę nie mógł wykonywać swojego zawodu. Zajdlowa prowadziła więc sama zakład galanteryjny. Jednak ze względu na to, że Łódź pogrążała się w kryzysie gospodarczym, jej interes podupadał. Maria nie miała jak ratować interesu. Wszystkie oszczędności, jakie miała, szły na ratowanie zdrowia córeczki oraz jej męża. Śmierć Leonarda oraz jego pogrzeb pochłonęły ostatnie pieniądze, jakie posiadali, a kobieta wpadła w długi. Była zmuszona zamknąć swój interes oraz opuścić mieszkanie. Wynajęła więc małe mieszkanko na ulicy Chopina i zajęła się hafciarstwem, tak jak wiele innych kobiet w tamtym czasie. Kobieta czuła się jednak coraz bardziej samotna. Znajdowała co prawda nowych kochanków. Jednak oni przychodzili, odchodzili, a ona wręcz z każdym kolejnym desperacko próbowała chwycić się kogokolwiek z nim, żeby móc dzielić z kimś swoje życie. Nie tylko ze Zosią. Niestety zyskało to jednak odwrotny skutek i Zajdlowa zaczęła być postrzegana jako nie dość, że łatwa, to jeszcze darmowa. Coraz częściej zaczęła zaniedbywać Zosię i patrzyła na nią jak zbędny balast stojący na drodze do jej szczęścia. Cała miłość, którą miała do córki, jakoś tak zaczęła się ulatniać. A kiedy na drodze kobiety stanął Stefan Lipki, Zajdlowa uchwyciła się tej znajomości jak ostatniej deski ratunku. Niestety, Lipki nie był zainteresowany urzędkiem Zajdlowym i jak sam jej powiedział, za mało zarabiam, żebym mógł brać na siebie taki ciężar. Twoja córka stoi nam na przeszkodzie. Słowa Gipkiego ciągle dźwięczały w głowie Zajdlowej, tym bardziej, że umacniała jej przyjaciółka Stefaniakowa, która non-stop szydziła z Marii, że przecież nikt nie ożeni się z kobietą z Bachorem. I frustracja Zajdlowej narastała. Aż w końcu znalazła ujście. 26 stycznia 1938 roku. I tutaj przeczytam wam, co na ten temat powiedziała sama Zajdlowa. Tego dnia Zosia wróciła ze szkoły. Zjadłyśmy obiad, a ona wzięła się do lekcji. Potem chciała pójść do mojej siostry. Nie pozwoliłam, bo miałyśmy robotę. Zaczęła płakać. Wreszcie
wzięła książkę i położyła się do łóżka. Bolały mnie zęby. Zeszłam więc do apteki po proszek. Wychodząc, gasiłam światło. Wróciłam, zażyłam proszki, ale ból nie ustępował. Zosia płakała. Powiedziała: mamusia robi mi na złość i gasi światło. Byłam zdenerwowana i odpowiedziałam ostro: ja tu jeszcze rządzę. Nie masz nic do gadania. Zosia rozpłakała się jeszcze bardziej. Wówczas chwyciła młotek i uderzyła mnie w głowę. Nie wiedziałam, co robię. Zosia uklękła na łóżku i wyciągnęła w moją stronę ręce. Chwyciłam je, przycisnęłam. Zosia upadła na poduszki. Ogarnięta jakimś szałem, chwyciłam ją za gardło. Ściskałam. Szamotała się. Trzymałam mocno, aż opór ustał. Domyśliłam się, że to już trup. Przelękłam się. Chciałam za wszelką cenę usunąć ciało. Leżał worek. Wsunęłam doń zwłoki. Było ciemno. Bałam się okropnie. Szłam w stronę komórek. Tam chciałam ukryć zbrodnię. Zatrzymałam się przed kloaką. Oparłam worek. Zwłoki wsunęły się do otworu. Usłyszałam chlust. Uciekłam czym prędzej. Po przyznaniu się Zajdlowej, łódzka prasa zostaje poinformowana o całej sprawie, a dziennikarze oczywiście podchwytują temat. Sama zaś Zajdlowa zostaje przez nich obwołana łódzką Gorgonową. Miasto ogarnia sensacja, a miejsce zbrodni staje się miejscem wędrówek ciekawskich gapiów. Nieważne jakie czasy, zawsze to samo, nie? 4 lutego dziadkom dziewczyny zostaje wydane jej ciało. Tłumy napierają na ich dom przy ulicy Jasnej. Wszyscy chcą zobaczyć, jak wygląda Zosia. Dziadkowie dziewczyny nie chcieli jednak nikogo do siebie wpuszczać, co jest oczywiście zrozumiałe, a ich drzwi były pilnie strzeżone przez policję. Następnego dnia, 5 lutego, uginają się jednak pod presją tłumu i wpuszczają ciekawskich. Nikt jednak nie staje nawet nad ciałem Zosi, by odmówić modlitwę. Każdy chce jedynie zobaczyć, jak wygląda dziecko, które zostało wyłowione ze Sławojki. W tłumie daje się również słyszeć głosy szydzące z gospodarzy i to dosyć bezczelnie, ponieważ słychać, jak wiele osób zdaje się mówić: nie wstyd im, że wychowali morderczynię? Około godziny 15 trumna zostaje zamknięta, a tłum wyproszony. Ku zawiedzeniu ludu nikomu nie udaje się już wejść. Zosia Zajdel zostaje pochowana na cmentarzu Świętego Rocha w Protogoszczu. 26 kwietnia rozpoczyna się proces Marii Zajdel. Tłumy ruszyły do sądu, aby śledzić jeden z najgłośniejszych łódzkich procesów. W całym sądzie panował tak wielki ścisk, że nie sposób było się przedrzeć. Zajdlowa zostaje wprowadzona na salę pod osłoną policji, co jest akurat bardzo zrozumiałe, ponieważ tłum byłby gotowy ją zlinczować. Maria Zajdel trzymała głowę pochyloną. Z nikim nie nawiązuje kontaktu wzrokowego. Wydaje się być naprawdę poruszona i przejęta całą sprawą. Na pytania odpowiada cicho. Drży na całym ciele. Nerwy nie pozwalają jej na swobodne wysławianie się.
Jej obrońca wnosi o ponowne zbadanie Zajdlowej przez biegłych psychiatrów. Oczywiście Zajdlowa była badana, zanim doszło do procesu, ale badanie nic nie wykazało. Sędzia jednak odrzuca ten wniosek. Zajdlowa będzie sądzona jako w pełni poczytalna. Podczas procesu oskarżona przyznaje, że anonimę napisała pod naporem rodziny. Podobno jej brat, kiedy dowiedział się o zaginięciu Zosi, od razu zaczął podejrzewać swoją siostrę. Kobieta, chcąc się wybielić w oczach rodziny, napisała list sugerujący sprawcę, a potem drugi, żeby odsunąć od siebie podejrzenia jeszcze raz. Nie podejrzewała jednak, że w ten sposób stanie się dla niej gwoździem do trumny. Zajdlowa próbowała również przekonać sąd, że żałuje swojej zbrodni. Zapytana jednak przez sędziego, czy ma wyrzuty sumienia, odparła: nie wiem. Ciągle zdawało mi się, że Zosia wyszła i wróci. Oskarżyciel nie zostawia jednak na Zajdlowej suchej nitki. Przedstawia ją jako nikczemną kobietę, która swoje szczęście u boku kochanka ceniła bardziej niż miłość własnego dziecka. Pokazuje zgromadzonym znalezioną przez policję laurkę, którą Maria otrzymała od Zosi na Dzień Matki. Dziewczynka życzyła jej, aby żyła jak najdłużej. Matka zaś postarała się, żeby Zosia żyła jak najkrócej. Oskarżyciel nazwał proces skalaniem symbolu miłości macierzyńskiej. Zajdlowa, poproszona o ostatnie słowo, nie jest w stanie nic powiedzieć. Drży na całym ciele. Sąd po 2 godzinach obrad skazuje Marię Zajdel na karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz na pozbawienie praw obywatelskich. Sąd nie tylko nie miał wątpliwości co do winy Marii Zajdlowej, ale również jej matactwa, wysyłanie anonimów, ciągła zmiana zeznań, zrzucanie podejrzeń to na Gipkiego, to na jakichś innych porywaczy, po prostu sprawiła, że według sądu zasługuje na najwyższy wymiar kary. Ale to nie jest koniec tej historii. Proces apelacyjny rozpoczyna się 18 sierpnia. Odbywa się już w Warszawie, więc nie jest tak oblegany jak w rodzimej Łodzi. Tutaj ze względu na sytuację polityczną mało kto słyszał o sprawie Marii Zajdel. Tym razem jednak wniosek o ponowne zbadanie Zajdlowej zostaje przyjęty, a Zajdlowa zostaje uznana przez biegłych za typ histeriozoficzny. Co w skrócie znaczy, że ma skłonności do płaczu, konfabulacji oraz fikcyjnego traktowania zagadnień życiowych. Zajdlowa zostaje odesłana na dłuższą obserwację psychiatryczną do zakładu w Tworkach, szerzej znanego wtedy jako zakład dla obłąkanych. Kobieta została poddana 7-tygodniowej obserwacji, która tak naprawdę to nie za wiele nowego wniosła do sprawy, bo biegli co prawda wykazali, że zbrodni dokonała będąc pogrążona w silnej depresji, a sama kobieta miała w danym momencie ograniczoną poczytelność. Sąd jednak uznał, że może odpowiadać za swe czyny, ponieważ poczytalność miała przecież tylko ograniczoną, a to wcale nie znaczy, że była jej całkowicie pozbawiona. Po krótkiej naradzie sąd oczywiście podtrzymał wyrok dożywotniego więzienia. Zajdlowa stwierdziła, że o kasację wyroku wnosić nie będzie. A skoro wszyscy uważają ją za jedną z najgorszych zbrodniarek, to jutro sama bierze sobie życie, bo nie ma po co żyć
nie zasługuje na to, żeby żyć. Czego oczywiście nie zrobiła. Zmieniła również swoje zdanie co do walki. I chciała ubiegać się o kasację w Sądzie Najwyższym. Na początku roku 1939, praktycznie równo rok po morderstwie Zosi, postanowiła ogłosić, że tak naprawdę to wcale nie zabiła swojej córki. Ale wtedy to już tak naprawdę nie za bardzo kogoś obchodziło. Niestety Seydlowa nie posiedziała jednak za długo w więzieniu. We wrześniu, tuż po najeździe hitlerowskich Niemiec na Polskę, Maria Seydel, jak i inne więźniarki, zostały wypuszczone z więzienia. A jak potoczyły się jej dalsze losy, nie wiadomo. Ślad po niej ginie. Maria Seydel stała się też bohaterką wielu przyśpiewek. Jedna z nich została nawet nagrana przez aktualnie działający zespół łódzki. Nie jest to dość popularny zespół, ale oczywiście link wstawię Wam w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić. Mi w głowie przez bardzo, bardzo długi czas dźwięczał jeden wers tej piosenki, a brzmi on mianowicie: tyś gorsza od Gorgonowej, boś własne dziecię zabiła. I myślę, że to będzie najlepsze podsumowanie całej tej historii. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Bardzo chętnie dowiem się w komentarzach, co Wy sądzicie o Seydlowej i całej tej sprawie. I odkąd poznałam tą historię, od razu skojarzyła się ona z bardziej medialną sprawą Katarzyny Waśniewskiej. Więc Seydlowa od razu była dla mnie Katarzyną Waśniewską 20-lecia międzywojennego. Dajcie znać, czy Wy również macie takie skojarzenia. Oczywiście czekam też na krytykę i Wasze głosy odnośnie danego podcastu. Z góry przepraszam za wszystkie mlaśnięcia, wszystkie zająknięcia, ale staram się mówić z głowy, więc zdarzają mi się pewne wpadki, zwłaszcza, że to jest moje pierwsze wystąpienie. Również przepraszam Was za jakość dźwięku, ale niestety jestem ciapa, dosyć spora ciapa, ponieważ zamówiłam mikrofon ze złym kablem i teraz czekam na zakup przejściówki, aby to wszystko miało jakieś ręce i nogi. A ze względu na obecną sytuację i kwarantannę, jak wiecie, jest to dosyć utrudnione, ale mam nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem, to niedługo będziemy się słyszeć dosyć lepszym dźwięku. Jeszcze raz Wam dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.